zobaczcie, jaką mamy obfitość koniczyny czerwonej. Na pewno każdy z nas szukał czterolistnej koniczyny. Ja szukałam, jak byłam dzieckiem. Dokładnie, to była taka zabawa, kto więcej znajdzie. W ogóle tak, koniczynę możemy właśnie spotkać, tak jak tu na łące, ale też koniczyna jest uprawiana jako dodatek do pasz przy hodowli bydła domowego. Koniczyna jest bardzo bogata w sole mineralne, miedź, mangan, magnez, krzem, siarka, wapń, fosfor, cynk, całe mnóstwo, nie wiem czy wszystkie wymieniłam, ale także jest bogata w taką bardzo cenną grupę związków jak izoflawony. I w ogóle izoflawony dopiero odkryto w XX wieku i nimi się zainteresowano i jest to taka grupa związków, która jest podobna do naszych estrogenów. I jeśli w ogóle te izoflawony potrafią się przyczepiać do receptorów estrogenowych i wykorzystywane są na przykład w medycynie przy leczeniu podczas okresu przekwitania. W ogóle koniczyna to jest takie, można powiedzieć, taka roślinka kobieca, dla kobiet typowo przeznaczona. Mhm. Zmniejsza bardzo objawy właśnie okresu przekwitania, menopauzy, zmniejsza też ilość wypadających włosów przy łysieniu androgenowym. To jest bardzo ważne i bardzo pomocne dla wielu osób. Przy kuracjach, tak, takich problematycznych. No i co? Tą koniczynę bierzemy ze sobą i pokażemy Wam bardzo fajne rzeczy, które można zrobić z tej roślinki, z tego ziółka. Tak więc zapraszamy do naszego magicznego domku. No to co? Kiedy już mamy nazbieraną tą koniczynę ze spaceru, jak wracamy, możemy sobie zrobić z niej najprostszą rzecz, jaką można zrobić z koniczyny, a mianowicie napar. Ale żeby zrobić dobry napar, to słuchajcie teraz. Musimy wydobyć z niej wszystko, co ona ma najlepsze dla nas. Żeby zioła działały. Tak, żeby później nie było, że zioła nie działają. To musimy spryskać kwiaty koniczyny czerwonej alkoholem. I łyżkę tych kwiatów. Tak. Zalewamy szklanką. Szklanką wrzątku. Pamiętacie, jak opowiadałyśmy Wam, że zawsze kolorowe kwiatki mają w sobie antocyjany. To są takie związki, które chronią nas przed działaniem wolnych rodników. I żeby te antocyjany pozostały w tym naszym naparze i też zadziałały, nie uciekły po prostu, to dobrze jest zakwasić ten napar. Albo dodamy trochę witaminy C, albo może mamy ocet jabłkowy w domu, to też może być. Jeszcze dobrze jest przykryć i po 20 minutach dopiero cedzimy i ten napar możemy sobie stosować. Albo go popijamy, albo możemy stosować jako płukankę do włosów wzmacniającą. Takie napary posiadamy m.in. napar z koniczyny. Posiadamy w naszym szamponie koniczynkowym. Do włosów wypadających. Jeśli mamy słabe włosy, wypadają nam na przykład po ciąży, w okresie menopauzy, w okresie właśnie przekwitania i są słabiutkie, wypadają, to właśnie należy zastosować sobie ten szampon koniczynowy. Ona ma super właściwości wzmacniające, pobudzające wzrost włosa. Robiliśmy badania właśnie z trychologiem i ilość wzrostu baby hairów po 4 tygodniach tylko stosowania produktu wzrasta o 20%. Ale to nie jest jedyny sposób na naszą piękną koniczynę. W dalszej części dowiecie się, co jeszcze możemy z niej zrobić. Kolejną rzeczą, którą sobie możemy przygotować z koniczyny, to jest nalewka. I teraz tak, żeby taką nalewkę zrobić, to bierzemy jedną część koniczyny i ja tutaj mam około 100 ml, proszę zobaczyć, świeżej koniczyny. Bierzemy same kwiatki. Same kwiatki i alkohol musi być 50%. W takim razie w stosunku to wykonujemy 1 do 5. Jeśli będziemy mieli 100 ml koniczynki, to 500 ml naszego 50% alkoholu. I teraz tak, my tu mamy takie fajne naczynie. Zaraz Wam powiem, dlaczego już robimy sobie w tym naczyniu. Przerzucimy te nasze kwiatki. Ja to już sobie tu zrobię. Zalewamy. I teraz bardzo ważna rzecz. Taka nalewka musi powstać około przynajmniej 14 dni. Musi się wytrawiać. Czyli najlepiej w zamkniętym słoju robimy to. I zobaczcie, to jest nalewka sporządzona już po kilku dniach.
kilka dni temu, 2-3 dni temu zrobiłyśmy. Dokładnie. Zobaczcie, jaki ma bardzo ładny, już taki zielonkawy kolor. A tutaj mamy nalewkę z zeszłego roku. I ona już taka będzie zdecydowanie ciemniejsza. Taki no ciemnozielony, aż teraz dobra do użycia. Tak, i stosujemy. Jeśli mamy problemy właśnie z włosami, włosy wypadają, jest to problem takiego tracenia włosów typu androgenowego, to wówczas możemy sobie zrobić wcierki właśnie z nalewki po tych 14 dniach. Jeśli ktoś nie chce alkoholu, bo wiemy, że alkohol też będzie przesuszał nieco skórę, to możemy sobie zawsze odparować. Czyli tak, wlewamy do jakiegoś garnuszka taką naleweczkę, przecedzoną i stawiamy na kuchenkę, najlepiej elektryczną, bo odparowujemy alkohol. Czekamy chwilę, aż alkohol się odparuje. Po prostu, kiedy nie będzie go czuć, tak? Najprostszy sposób. I wówczas takim już odparowanym, sporządzonym ekstraktem z koniczyny wcieramy sobie w skórę głowy, czyli bierzemy, możemy sobie strzykawką na przykład, takimi pasemkami ponastrzykiwać na skórę głowy, wcieramy, zakładamy sobie na to czepek, możemy ciepły ręcznik, no i około 20 minut chodzimy z taką wcierką. Po tych 20 minutach spłukujemy, myjemy, no i najlepiej powtórzyć taką kurację 2 razy w tygodniu.